Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam was na vloga. Ja się właśnie szykuję, dzisiaj cały dzień sprzątałem i w sumie miałem jechać tylko jeszcze wieczorem, wiecie, gdzieś tutaj do supermarketu zrobić jakieś zakupy, ale dobrze, że sprawdziłem. Do dzisiaj jest tylko możliwość zwrotu tych rzeczy, które kupiłem w Dekamaxie. Te spodnie, które wszyscy uważacie, że są fajne, ja też uważam, że są fajne, ale już tak jak mówiłem w tym filmie, sorry, ubieram się. To jest taki materiał, którego ja nie lubię. One są fajnie wykończone, ładnie wyglądają, ale wiem, że ja tego materiału nie będę nosił, on jest dla mnie za gruby. Ja nawet zimą, wiecie, chodzę w stópkach większość zimy, bo mi jest gorąco wiecznie. A teraz od kiedy mam samochód, to już w ogóle jak się przemieszczam autem, to praktycznie nie mam gdzie zmarznąć. Chyba że jestem gdzieś w górach, no to wtedy kozaczki, wiadomka, prawda? Także się ogarniam, jeszcze tylko włosy. Ale wysprzątałem, po prostu będę dzisiaj wieczorem siedzieć i pachniać. Już, znaczy nie wiem kiedy wieczór, chyba gdzieś koło 12, bo muszę i film zrobić, film dodać. Muszę się pouczyć, muszę jechać na siłownię. Miałem jeszcze na to-do list biegania, ale już chyba nie dam rady pobiegać, także... A lot of work, ale taki tryb lubię. Chyba będzie trzeba tą roletę zdemontować, bo mam paski. Także słuchajcie, jedziemy teraz do TK Maxa, bo została godzina. Jedziemy na Alten Essen, bo tam jest TK Maxx i ja będę mówić TK Maxx. Wiecie, wy mnie mówicie, poprawiacie na TK Maxx, ale to jakoś tak sztucznie w moich ustach brzmi. Albo muszę się przyzwyczaić. Także jedziemy do TK Maxx i tam jest też Kaufland, także nie będę musiał jeździć, wiecie, po całym mieście, bo nie mam dzisiaj na to siły. Tylko tam ogarnę wszystko. Już i tak teraz szukałem samochodu, oczywiście wyszedłem z butelkami, które mam do oddania. I 2-3 razy w miesiącu mam taką sytuację, że musiałem, że często szukam parkingu, bo tutaj u mnie jest ciężko znaleźć parking. No i tutaj była taka sytuacja, że jeździłem w kółko, żeby znaleźć. No i znalazłem i w końcu dzisiaj jak wychodziłem z tymi butelkami, to już zapomniałem, gdzie zaparkowałem i musiałem z tymi tobołami szukać, ale jak widzicie, znalazłem. Jedziemy, bo jest naprawdę niewiele czasu. Cały czas mam jeszcze, powiem wam, traumę po tym, co się ostatnio wydarzyło, żeby jeździć. Co prawda nie było to z mojej winy, ale tak czy siak jednak w głowie zostało. Najpierw coś dla moich ukochanych widzek, także zrobimy sobie mały przegląd tutaj, wiecie, kosmetyczno-chemiczny. I później pójdę sobie jeszcze na męski, jak zdążę, bo mam tylko 35 minut. I pójdę oddać te spodnie. Są szczoteczki do mycia twarzy. Ja cały czas poluję na Foreo. Widziałem na brytyjskim YouTubie, że w Wielkiej Brytanii w TK Maxach mają, a tutaj jeszcze nigdy w Niemczech się nie spotkałem. Kule fajne, ale trzeba mieć wannę. Ja wam powiem, że ja tak byłem przyzwyczajony do kupywania kul w TK Maxie, że jak ja się wprowadziłem na to nowe mieszkanie, to 2 razy kupiłem sobie kulę, chociaż nie miałem... nie miałem wanny. Popatrzymy na ten dział z promocjami, bo to w sumie zawsze ja bynajmniej lubię najbardziej w TK Maxie. Są mi kule przecenione, jakiś zapach za 8. A nie, to jest akurat krem do ciała i rąk. Ten TK Maxx jest akurat słaby, ja wolę ten w centrum, no ale dzisiaj jesteśmy tu. Patrzcie, dyfuzorek za 7. Może by sobie Mati kupił. Może wezmę go. Przydałby mi się, nie? Na pewno. To sprawdzę, czy wszystko w nim jest. Kiedyś bardzo lubiałem te kremy, później jakoś tak przestałem je używać. Przeszedłem na inne, ale lubiałem. Może kiedyś wrócę. Tutaj patrzcie, jakie fajne na prezent. Body wash i z kubeczkiem. 9 euro. Są też perfumy, ale perfumy ja nie lubię. No chyba, że jest jakiś znany zapach, to wtedy sobie kupuję w TK Maxx, ale tak normalnie to jak nie znam, to ciężko, ciężko po prostu kupić. I cenowo one też jakoś nie odbiegają od drogeryjnych cen. Spójrzcie, jakie suszarki z jakimś takim światłem. Podejrzewam, że ona już wszystko sama robi, nawet wam głowę umyje. Taka za 90 euro. A niby cena oryginalna 200. Co ona tutaj ma? No to chyba francuski. Mati jeszcze francuskiego nie okiełznał. Patrzcie. Foreo. A dopiero co wam mówiłem. Ale to jest chyba do tych maseczek. Tak, to jest do masek. No to nie, no ja na razie bym potrzebował najpierw szczoteczkę. Nie będę od razu masek zaczynał robić. 4 dychy, nie wiem czy to się opłaca czy nie. Ale jest pierwszy raz znalazłem w TK Maxie produkt z Foreo. Później jeszcze do tego maski, no to droga impreza. A tu są chyba nawet te maski. Nie. Tu jest szczoteczka, no ale już nie Foreo. Guess. Takie schowki to chyba na zegarki albo na bransoletki.
Proszę, woda mini kosmetyczka. No ładne to. O, widzicie. Albo takie płaskie. Też na biżuterię, ładne. 25 euro ta duża. I 18 ta mniejsza. Donna Karan. A jeszcze jest taki pudrowy róż. Dwa kolory tego. No ten brązowy chyba ładniejszy. Patrzcie, shorty z Adidasa. Po 8 euro i to nawet nie są przecenione, tylko standardowa cena. Ale ja mam właśnie i białe, i czarne takie, ale kupowałem po 12-13. Tu jest ta kurtka, co sobie kupiłem zimą. 50 euro za nią dałem, tutaj teraz za dwie dychy jest, tylko że ja mam czarną wersję z Zary. Czy nieraz, jak ktoś nie ma problemu z tym, żeby po sezonie nosić coś, no to może naprawdę fajne rzeczy wtrafić. Sam bym wziął teraz, no ale mam już czarną, także bez sensu. I tu za 20 euro, nie za 50. Jednak przyjechałem do tego Kauflandu co zwykle, bo on i tak był po drodze jak jechałem, a tam bym musiał iść po butelki, znaleźć wózek, jechać na dół. Tamten Kaufland, byłem chyba dwa razy w nim, on ma dwa piętra, także to by jeszcze te zakupy trwały podwójnie. Później znowu z tymi zakupami do góry odwieźć wózek. Czyli jednak lepiej było mi po prostu przyjechać tu gdzie zwykle. Gdzie pewnie się zaraz będę denerwować, że połowy produktów nie ma, jak zwykle. Wiem wam, że szukam innego supermarketu, ale dzisiaj właśnie chcę sprzedać butelki. A tylko w Kauflandzie są te automaty, które przyjmują wszystkie butelki. I szklane, i plastikowe, bo zazwyczaj przyjmują tylko plastikowe. Euro 5 centów. Jak zwykle dział warzywno-owocowy, jak po wojnie. Po bananach zostały tylko kartony. W takiej cenie benzyna to ostatni raz była. Przed tym wszystkim, co się teraz dzieje na Ukrainie. Nie wiem dlaczego, ale jest taniej. Tankuję, póki jest taniej, bo pewnie niedługo znowu nie będzie. Zakupy już mam wniesione na górę, teraz muszę jeszcze znaleźć miejsce parkingowe. Pewnie będzie problem, bo jest już za 20:10, także o tej porze jest kiepsko. Papu, jest banany zdobyte. Nawet mango udało mi się dostać, byłem jeszcze w drugim supermarkecie, no bo bez bananów to ja sobie najbliższych dni nie wyobrażam. Miałem już sobie darować dzisiaj treningi i wszystko, ale idę biegać. Idę biegać, bo mam w głowie już tryb redukcja i dłużej by mi to zajęło, jakbym cały wieczór myślał, że ja tego nie zrobię, także wolę sobie zrobić. Idę, jest w 11:30. Raz nie biegałem ponad miesiąc, wczoraj byłem biegać i nawet fajnie mi się udało, bo 9,4 prawie dyszkę przebiegłem. Czyli nawet więcej niż ten mój ostatni bieg, który był pod koniec maja, bo było wtedy chyba tam tylko 7 km. Mam nowy pas, przez to właśnie, że nie biegałem, to wam nie miałem kiedy pokazać, ale patrzcie jaki fajny. I to jest Stediego, on 4 euro tylko kosztował. Można telefon sobie dać tutaj. Trzyma się fajnie w trakcie biegania. Albo po prostu tutaj do tej kieszeni, ale wtedy jest gorzej z wyciąganiem. Także fajne rozwiązanie, oprócz tego... Tu ma jeszcze taką małą kieszonkę na klucze, czyli jest o wiele lepszy niż ten, który miałem. Go miałem chyba ze 2,5 roku, około 3 lat tamten, ale niestety zamek już zawodził i raz się zapinał, raz się nie zapinał. I on miał tylko taką zwykłą tutaj kieszeń i się telefon tu wkładało, także ten ma fajniejsze to rozwiązanie. Z tą kieszonką na klucze, no i z tą gumką na telefon. Docelowo jest godzinka biegu, powinienem być tutaj z powrotem o 11:30, bo mamy 22:23. Jezu, ale super się czuję. To mnie zrozumieją tylko ci, którzy biegają. A ci, którzy nie biegają, to polecam sobie zacząć biegać, naprawdę. Nawet wyjście, słuchajcie, w kółko domu. Ja też tak zaczynałem na początku. 5 minutek, później 10 minutek, a później godzina. W moim wypadku dzisiaj 40 coś minut, ale 7,5 kilometra przebiegłem. 7,56, no jest git. 49 minut. Fajne jest, żeby się tak po prostu oczyścić, sobie pomyśleć, poplanować różne rzeczy. No mówię wam, polecam wam bieganie, a teraz po prostu zalecam sobie coś zjeść, bo jestem... Mi się jest głodny. Ogólnie mam ochotę na kurczaka i coś z kurczakiem związane, ale jest przed 12 i mam ochotę na zjedzenie, ale nie mam ochoty na gotowanie, także zrobiłem sobie serek wiejski, tu mam jeszcze frużelinę, czy jak to się tam zwie, SFD, ten dżem wiśniowy, no i wafle ryżowe i to... To musi mi wystarczyć, a jak nie wystarczy, no to jeszcze się dobiję płatkami, wiecie, basic, basic, bo po prostu, chociaż mięcho, też by było dobre, ale no już jutro. Wracam do was z
dnia kolejnego, bo już wczoraj była tak późna pora, że dałem sobie spokój. Nie wiem, czy będzie najpierw vlog, czy będzie te Clean With Me, także spójrzcie, jaki świetny kwiatek nowy. Ale to w Clean With Me już o nim opowiadam, to nie będę tutaj drugi raz się rozwodzić. Tylko powiem tyle, no świetny. No i robię sobie taki, widzicie, beauty morning trochę z rana, żeby fajnie się poczuć. Tu sobie mam płatki te pod oczy. Ostatnio takie na AliExpress zamawiam, to już pokazywałem już wam chyba. I będę sobie robić skarpety. Złuszczające ja co prawda jakieś 3 tygodnie, 4 tygodnie temu robiłem, ale ostatnio zacząłem chodzić na boso. Znaczy zawsze chodzę na boso, ale całkiem tak bez skarpet. Uwielbiam po prostu chodzić na boso. Ale przy drewnianych podłogach jakoś strasznie te drewniane podłogi wysuszają stopy i mam znowu takie, no niefajne. Ogólnie teraz okres plażowy to nie polecam robienia tych skarpetek złuszczających, ale jakoś, że ja mam trochę, to później tylko wiecie, trochę pumeksem i stopy będą fajne. Mam jeszcze takie, znalazłem z Polski. A szczerze wam powiem, to chciałem zrobić tylko takie nawilżające, ale zobaczyłem w swoim, wiecie, niezbędniku w toalecie, że nie mam tych takich nawilżających i znalazłem te, także zrobię je. One nie miały tych takich naklejek zabezpieczających. Ja wiem, że to się lubi wylać, także musiałem sobie taśmą podlepić. Sprawdzimy sobie ten dyfuzor, bo kupiłem go w tym Tykamaksie. Wcześniej lubiłem świeczki, a teraz jestem jakoś tak na tym okresie, że woski, świeczki też sobie palę czasami wieczorami. Ze względu na ten Airwick, który mam w kuchni, on jest dość intensywny, go nawet czuję tak, no nie powiem, że tu aż go czuję, ale czuję go w przedpokoju i w kuchni. Dość intensywnie, także nie chcę też przesadzić, ale dyfuzor już nieraz chciałem kupić, ale nie było to jakaś taka potrzeba, że wiecie, muszę. U Grześka też mi się spodobało, bo on sobie kupił taki w Action, co prawda za 3 dychy, także drogi, ale fajny, bo nie z takimi kamykami. A ja swój pierwszy dyfuzor kupiłem, widzicie, w TK Maxx i za 7 euro, słuchajcie, z 16. No 16 bym nie dał, a za 7 to i mam dyfuzor i jeszcze mam zadowolenie, humor, że w fajnej cenie sobie kupiłem. Sprawdzałem, czy czegoś tu nie brakuje, ale jest wszystko. Także taki wygląda ten dyfuzor. Taki no widzicie, malutki. I do tego jest kabel bez wtyczki, ale to nie, że brakuje wtyczki. Tu jest też napisane, że jest bez wtyczki, że jest sam kabel. I znalazłem w Kaufland taki olejek. Ostatni cytrynowy. Wszystkie zapachy były wykupione, była tylko cała półka lawendy, a lawenda jakoś do mnie nie przemawiała. Patrzę, jest cytrynowy, to stwierdziłem, że cytrynowy chyba będzie najlepszy. Pachnie po prostu cytrynowo. Nie jest brzydki, ale nie jest jakiś taki też super ładny, o taką nazwę. No ładnie. Fajne. Patrzcie, i od razu leci para. I pachnie. Ale fajnie pachnie cytryną. I najfajniejsze, że te powietrze to takie chłodne leci. Znaczy się para. Fajne, Mati ma znowu nową zabawkę. To chyba się teraz przerzucę na dyfuzory. Znaczy na dyfuzor jeden. Chyba, że gdzieś jeszcze drugi uczknę w promocji. Nie no, fajne, cena fajna. Nieraz tak myślałem, ale nie było to jakieś takie, wiecie, nagła potrzeba. Teraz jak się wtrafił w dobrej cenie, to dlaczego nie? To woski na razie chyba pójdą w odstawkę, będzie dyfuzor teraz tutaj chodzić. A widzicie, to są dwa tryby, tutaj jest teraz chyba pewnie jeden jest ten 4 godziny, drugi 8, a trzecim razem się wyłącza całkiem. A trzecia opcja, że bez światła, tylko takie coś. No ale to pełny efekt będzie trzeba zacząć wieczorem. I tak całkiem wyłączony, tak? Ta wersja z fioletem chyba jest ładniejsza. I w TK Maxie kupiłem jeszcze dwie bluzki. I chyba obydwie są właśnie z Zary. Dużo ubrań z Zary teraz było. Tą bluzkę z Zary, którą wam pokazywałem z sercem, to jednak Grzesiek sobie wziął ją, bo to była S-ka, ale taka oversize'owa i później stwierdziłem, że tak średnio. No nosiłbym ją, nosił, ale jak był Grzesiek u mnie, mówię, weź przymierz. Na Grześku wyglądała o wiele lepiej, no to sobie wziął ją ode mnie. Taka chyba typowa podomka. Te rękawy jakieś takie długie. Ze mną jest problem, że takie bluzki nie wyglądają na mnie zbytnio dobrze. Znaczy nie wiem, czy akurat ta, ale tak jak ta na przykład z tym sercem, znaczy nie z sercem, tylko z Algidą, tak ona była. Ja jestem wysoki i szczupły i to tak nie bardzo gra. Jak będę szerszy wreszcie w barach, co planuję we wrześniu znowu zacząć masę robić, ale jak mnie będziecie oglądać, to będziecie wiedzieć, że ja 2-3 razy do roku jestem na masie, a później nic z tego nie wychodzi. No widzicie, ta bluzka jest taka, no nie wiem, powiem wam, że będę musiał postać chwilę przed lustrem i się zastanowić. I tu druga taka. No powiem wam, że chyba z tych rzeczy to tylko dyfuzor fajny jest. Ramiona mi się w niej nie podobają. No taka bluzka, widzicie. Bluzka jak bluzka. Nie wiem, ani jedna, ani druga mi się nie podoba. Wziąłem, bo chciałem przymierzyć. A
już nie było czasu, żeby pójść do przymierzalni. To był dzisiaj vlog, taki vlog. Dzięki, że obejrzałeś do końca. Dajcie znać, czy ten film Wam się podobał. Jeżeli ktoś z Was trafił na ten film przypadkiem, to zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji i zostania z nami w naszej małej społeczności na dłużej. Trzymajcie się ciepło, ciao, ciałki, kuskuski. Pa!